Dzień dobry Państwu. Witamy z Parku na Zdrowiu w Łodzi, z którego dzisiaj będziemy Państwu opowiadać o idei Dnia Pustej Klasy. My jako trenerzy, trenerki edukacji ekologicznej, przyrodniczej, terenowej i globalnej pracujemy na co dzień w Ośrodku Działań Ekologicznych Źródła. I właśnie nasze stowarzyszenie od paru lat promuje w Polsce ideę Dnia Pustej Klasy. Jest to święto wymyślone przez nauczycieli i nauczycielki z Wielkiej Brytanii. Obchodzone jest w różnych krajach od 2012 roku. My od kilku lat właśnie staramy się promować je w Polsce i przekonywać, że edukacja terenowa to edukacja przyszłości. Teraz w tym specyficznym okresie pandemii, w tym nowym roku szkolnym, który wygląda zupełnie inaczej niż wszystkie wcześniejsze, wierzymy, że ta edukacja terenowa i właśnie opustoszałe klasy to jest przyszłość i to jest dobry kierunek i to jest dobry trend. I dzisiaj postaramy się Państwa różnymi argumentami przekonać i namówić do tego, żebyście właśnie w Dniu Pustej Klasy i nie tylko opuszczali budynki szkół i ruszali w teren, ruszali w naturę, w przyrodę, do najbliższego parku, lasu lub na łąkę. Zacznijmy może od Karoliny Baranowskiej. I Ciebie, Karolina, chciałabym zapytać, bo być może ci nauczyciele, nauczycielki, którzy obserwują nasze działania od kilku lat, wiedzą, że wcześniej obchodziliśmy Dzień Pustej Klasy w czerwcu. W tym roku zdecydowaliśmy się zmienić tę datę na wrzesień i nie jest to zmiana przypadkowa. Ona ma sens, ma znaczenie i chcielibyśmy może parę słów powiedzieć o tym. Rzeczywiście do tej pory Dzień Pustej Klasy obchodzony był w czerwcu. My zdecydowaliśmy się na to w tym roku, żeby przenieść święto na wrzesień. Trochę ze względu na pandemię, ale nie tylko. Po głębszym przemyśleniu doszliśmy do wniosku, że czerwiec nie jest najszczęśliwszym momentem na to, żeby promować ideę Dnia Pustej Klasy, dlatego że pod koniec czerwca właściwie już kończą się zajęcia dydaktyczne w szkołach i rzeczywiście nauczyciele wychodzą chętnie z dziećmi w teren, ale raczej po to, żeby dzieci pobawiły się, pograły w piłkę i po prostu pobiegały, pobyły na powietrzu, co oczywiście też jest ważne. Ale nam nie do końca o to chodzi. Nam zależy na tym, żeby nauczyciele wykorzystywali przyrodę do prowadzenia zajęć. Uznaliśmy więc, że wrzesień będzie lepszym terminem, no ze względu na to, że jest to rozpoczęcie, początek roku szkolnego, że wtedy wszystko zaczynamy planować, przygotowywać, więc można właśnie w tym wrześniu znaleźć w planie pracy szkoły miejsce na to, żeby jakoś sobie uwzględnić te wyjścia w teren z dziećmi. Pogoda jest jeszcze dobra zwykle, więc jest to naszym zdaniem dobry moment na to, żeby dać nauczycielom taką motywację na cały rok szkolny do tego, żeby jak najczęściej wychodzić z dzieciakami na dwór na lekcje i korzystać z tych możliwości, które daje przyroda w kontekście nauczania różnych przedmiotów szkolnych. Padło słowo pandemia i to słowo będzie padało jeszcze dzisiaj wielokrotnie, bo ona rzeczywiście dopisała taki dodatkowy kontekst do Dnia Pustej Klasy tegorocznego. Bardzo dużo mówi się o tym, w jaki sposób można zabezpieczyć dzieci i całe grono pedagogiczne przed zarażeniem. Martwimy się, że zaraz jesienią, kiedy przyjdzie grypa i jeszcze dołoży swoje do tej pandemii, szkoły będą się masowo zamykały. I zalecenia MEN i też Ministerstwa Zdrowia mówią, żeby często wietrzyć salę, żeby w miarę możliwości właśnie wypuszczać dzieci na przerwach na podwórko. Mniej mówi się o tym, że po prostu całe lekcje mogłyby się odbywać na zewnątrz. To porozmawiajmy trochę o tym, w jaki sposób edukacja terenowa mogłaby się wpisywać w taki no, prozdrowotny trend, to znaczy w jaki sposób ona mogłaby wesprzeć nauczycieli, nauczycielki w zapewnieniu zdrowia, po prostu zdrowia fizycznego dzieciom, które uczą. Może Ala Łopuszyńska? Wychodząc w teren, tak naprawdę nie musimy wietrzyć tak, klasy. Mamy zapewnione właśnie i świeże powietrze, i kontakt z naturą, i to, że naturalne są olejki, tak? Eteryczne na przykład w lesie, tak? Które też poprawiają naszą odporność. W ogóle bycie na podwórku, tak? I poddawanie się
różnym siłom natury, typu wiatr i zmiana temperatur, wpływa korzystnie na naszą odporność. O wiele bardziej niż właśnie siedzenie w pomieszczeniu, tak, z czterema ścianami, gdzie jeżeli są jakieś bakterie i wirusy, no to po prostu się kumulują, tak, i dzieci częściej chorują, będąc w szkole, niż tak naprawdę właśnie na zewnątrz i zdobywając odporność i się hartując. Kamil Czepiel. Kamil, ty kiedyś w naszej rozmowie o edukacji terenowej użyłeś takiego ładnego określenia, że łąki nie trzeba wietrzyć. To się pojawia w naszym wywiadzie, pokażę, to jest taka książka W dziką stronę, którą można pobrać w PDF-ie ze strony źródeł. I tu jest też taki nasz pogłębiony, dłuższy wywiad o edukacji terenowej, ale też mnóstwo innych materiałów na ten temat, więc bardzo zachęcam, żeby sobie pobrać tą publikację. I właśnie, łąki nie trzeba wietrzyć, więc Ministerstwo Zdrowia, Edukacji, zamiast namawiać do wietrzenia klas, mogłoby tak naprawdę powiedzieć nauczyciele: zabierzcie klasę na podwórko, całą klasę. Dokładnie tak. Tym bardziej, że my mamy mnóstwo badań, które potwierdzają to, jak korzystne jest przebywanie na zewnątrz, w takiej opozycji do przebywania w zamkniętych ścianach. Zresztą mamy też takie badania, które pokazują, jakie powietrze mamy właśnie w zamkniętych pomieszczeniach. Nawet więcej, mamy badania dotyczące sal szkolnych. I z takich badań prowadzonych we Wrocławiu, w Poznaniu, w Łodzi między innymi, wynika, że to powietrze jest stale przegrzewane, że są za duże zmiany wilgotności w większości szkół, że liczba patogenów jest także ogromna. Ja sobie wypisałem troszeczkę danych i jeżeli chodzi o liczbę bakterii, które znajdują się w metrze sześciennym powietrza, no to dla środowiska leśnego ta liczba wynosi od 200 do 500. Nie jest to dużo, choć no mamy setki, prawda? Ale jak przyjdziemy do środowiska miejskiego, mamy 4 do 8 tysięcy. Podobnie w salach szkolnych. Przed lekcjami to jest około 3, ponad 3 tysięcy bakterii, ale po lekcjach badania wskazują na ponad 100 tysięcy bakterii, w tym mezofilnych, a więc takich, które występują w temperaturze odpowiedniej dla ciała człowieka. Więc to są naprawdę ogromne ilości. To właśnie, bo taka wątpliwość, która może się pojawić przy edukacji terenowej, takiej powiedzmy jesienno-zimowej, bo wiosna i lato są łatwiejsze, to znaczy pogoda po prostu sama wyciąga nas z budynków i dzieci ze szkół też, i też nauczyciele pewnie mają większą motywację do tego, żeby organizować zajęcia na powietrzu, ale jeśli chodzi o zajęcia jesienno-zimowe, no to właśnie może się pojawić wątpliwość. Mapy zasmogowania Polski są zazwyczaj czerwone w tych miesiącach i pytanie, czy powietrze na zewnątrz w tych okresach roku nie jest tak naprawdę bardziej szkodliwe i czy w ogóle edukacja terenowa w tych miesiącach właśnie jesienno-zimowych ma sens z punktu widzenia zdrowotnego? Czy może już lepiej w związku ze słabą jakością powietrza zostać w salach wtedy? No, odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona. Oczywiście musimy śledzić poziom zanieczyszczeń wtedy, kiedy te przekroczenia są diametralnie wysokie, to wówczas powinniśmy zostać wewnątrz, w szkole, w domu. Natomiast okazuje się, że nawet w tych miesiącach, takich sezonie grzewczym, tak to nazwijmy, powietrze w klasach szkolnych, i tutaj znowu opieramy się na badaniach prowadzonych w szkołach europejskich, w tym także polskich, często ma wyższe przekroczenia niektórych zanieczyszczeń, niż to powietrze za oknem na zewnątrz. I wprawdzie, jeżeli chodzi o pyły zawieszone, no to na zewnątrz może ich być więcej faktycznie, zwłaszcza kiedy te przekroczenia są duże. I tak w klasach szkolnych mamy na przykład wyższe stężenie benzenu. Ono nie jest dużo wyższe, ale jednak no na pewno nie jest to lepsze powietrze niż to zewnętrzne wówczas. Także wyższe stężenia takich zanieczyszczeń jak ksyleny na przykład, etylobenzen i co ważne, dużo wyższe stężenie dwutlenku węgla, ponieważ WHO podaje jako takie minimum higieniczne 1000 ppm, jeżeli chodzi o ten gaz. Natomiast z badań w salach szkolnych wynika, że pod koniec dnia lekcyjnego to stężenie może mocno przekraczać 3000. Więc tutaj no, nie ma mowy o tym minimum, czy o tym bezpieczeństwie takim higienicznym pod względem oddychania tym gazem. Natomiast jeżeli się przyjrzymy tym skutkom, które powoduje to nadmierne stężenie,
No to się okazuje, że mamy tam na przykład przy już około 4-5 tysięcy, a do 4 czasami to przekroczenie dochodzi, mamy nawet bóle głowy. Ale wcześniej pojawia się otępienie, trudności, i tu były robione testy, trudności w czytaniu ze zrozumieniem, a więc to, o co nam w szkole bardzo często chodzi. Czyli jeśli piątkowy uczeń dostaje nagle trójki, to może wynikać nie z tego, że się nie nauczył, tylko z tego, że po prostu źle mu się oddycha powietrzem, które jest w klasie. I pewnie gdybyśmy zainstalowali takie czujniki zanieczyszczeń w klasach, to moglibyśmy mieć jeszcze gorsze pomiary niż pokazują nam te czujniki zainstalowane na ulicach. To dobrze o tym pamiętać, jeśli właśnie będziemy mieli taką pokusę, żeby jednak zostać w klasach jesienią, bo powietrze jest zanieczyszczone, to wtedy przypomnijmy sobie, że siedzimy w jeszcze bardziej zanieczyszczonym, będąc w szkole. Dla nas wszystkich pracujących jako trenerzy taką dużą inspiracją, szczególnie w edukacji terenowej, jest podejście skandynawskie do edukacji. Skandynawowie mają dużą, większą łatwość w wyprowadzaniu szkoły na podwórko i propagują ideę edukacji terenowej od wielu lat. To właśnie stamtąd przywędrowały między innymi do Polski leśne przedszkola i leśne szkoły, już chyba też w niektórych miejscach w Polsce działają. No właśnie, czego możemy się nauczyć od Skandynawów i jak możemy się inspirować tym ich podejściem na co dzień właśnie w takiej pracy pedagogicznej? Ja bardzo lubię podejście skandynawskie i może zacytuję już ten sławne zdanie, tak, że nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani ludzie, źle ubrane dzieci, więc właściwie to, o czym musimy pamiętać, o co zadbać, żeby przypomnieć rodzicom, żeby dzieci zawsze miały kalosze w szkole, płaszcze przeciwdeszczowe, mogą być parasolki, cieplejszy sweter albo polar. Naprawdę dużo nie trzeba, żeby po prostu dobrze się przygotować do wyjścia w teren. A dla dzieci też to jest atrakcyjne, jeśli w czasie deszczu nie siedzą wciąż, prawda, w ławkach, tylko mogą też poskakać w kałużach, połowić może różne rzeczy. No, pomysłów jest mnóstwo, tylko po prostu trzeba się odważyć i wyjść. I my to sprawdzamy w praktyce, że to działa i że nie jesteśmy z cukru. Mamy to przetestowane wielokrotnie na warsztatach terenowych i też warsztatach rodzinnych, które organizujemy w parkach. Właśnie przez całą jesień i zimę tak naprawdę wyciągamy rodziny z dziećmi w naturę i nasze warsztaty zawsze mają taki dopisek, że spotykamy się bez względu na pogodę, bo wierzymy, że w deszczu, w śniegu, jak jest mocny wiatr, to w żaden sposób nie przeszkadza warsztatom terenowym, warsztatom przyrodniczym. Ale powiedzmy jeszcze o takiej wartości dodanej edukacji właśnie tej terenowej jesienią i zimą, bo to jest ten czas taki przed nami najbliżej. Dlaczego te pory roku mogą być szczególnie inspirujące w pracy pedagogicznej? Po pierwsze, jesień jest piękna. Plastyczna, piękna i potrafi rozbudzić w nas różne emocje, których żadna inna pora roku nie rozbudza. Ale też jesień jest bardzo dynamiczna i bardzo szybko zmienia się przyroda jesienią. I myślę, że to jest świetna okazja do tego, żeby te zmiany w przyrodzie obserwować. Ja mam taki pomysł na taką serię zajęć prowadzonych właśnie jesienią z jedną grupą w jednym miejscu, które mają pokazać, jak zmienia się przyroda w tym jednym miejscu, w które grupa wychodzi. I chciałabym zachęcić nauczycieli do tego, żeby wykorzystali tę możliwość naturalną, jaką daje nam jesień, do tego, żeby obserwować te zmiany w przyrodzie. One są fascynujące, są ciekawe. Na pewno rozbudzą w dzieciakach zainteresowanie przyrodą i wszystkim tym, co w tej przyrodzie się znajduje. Myślę, że naprawdę warto wykorzystać tę możliwość, którą daje nam jesień. Nie potrzebujemy wtedy żadnych podręczników, żadnych książek, zdjęć, wydruków, bo wszystko widzimy na żywo. I jest to na pewno o wiele ciekawsze dla dzieci niż tylko poznawanie przyrody na zdjęciu czy na obrazku. Ponadto chciałabym też zachęcić do wychodzenia zimą, ponieważ zima to jest w ogóle nieodkryta chyba przez większość dzieci przyrodniczo pora roku. Zimą też dużo się dzieje w przyrodzie, chociaż oczywiście jest to najspokojniejszy okres przyrodniczo, ale ciągle dużo się dzieje i ciągle warto obserwować, jak ta przyroda zimą wygląda. Jeżeli będziemy mieć być może śnieżną zimę w tym roku,
to wykorzystajmy to, pojedźmy do lasu, pójdźmy do parku. Przecież śnieg to jest doskonała rzecz i do obserwacji, i do zabawy, do tropienia zwierząt na przykład. Żadna inna pora roku nam tego nie da i żadne też doświadczenia czy pokazy, które jesteśmy w stanie przygotować w klasie, chociaż czasami na pewno bardzo się staramy, nie dadzą nam tego, co da nam jeden dłuższy spacer do parku czy do lasu. A brak śniegu, jeśli zdarzy się bezśnieżna zima, też jest świetnym tematem tak naprawdę do rozmowy, oczywiście, szczególnie ze starszymi dzieciakami, tak, które już więcej rozumieją z takich globalnych procesów. Tak, jest świetnym tematem do rozmowy właśnie o zmianach klimatu, o tym, dlaczego tej zimy nie ma, dlaczego nie ma śniegu, dlaczego jest tak ciepło. To jest doskonały pretekst do tego, żeby poprowadzić zajęcia czy całą serię zajęć dotyczących właśnie zmian klimatu i konsekwencji zmian klimatu, które przecież sami też już zaczynamy odczuwać. I gdyby teraz wszyscy nauczyciele i nauczycielki, którzy uczą innych przedmiotów niż przyroda, stracili trochę czujność i uznali, że właśnie to, o czym mówimy, to są tematy, które nadają się wyłącznie na lekcje przyrody, to odkłammy to od razu, bo choćby te zmiany klimatu, o których wspominałyśmy, to jest temat, który zdecydowanie naszym zdaniem powinien przewijać się przez różne przedmioty i absolutnie nie możemy zrzucać całej odpowiedzialności za edukację terenową, ekologiczną na nauczycieli i nauczycielki tego jednego przedmiotu. Oczywiście. Przyroda daje pole do popisu, czy jest salą dydaktyczną dla każdego nauczyciela, niezależnie od tego, jakiego przedmiotu uczy. Każdy może przyrodę wykorzystać w nauczaniu każdego przedmiotu, bo przecież jeżeli mamy na przykład tą bezśnieżną zimę, to możemy podczas fizyki porozmawiać na przykład o tym, dlaczego tak się dzieje, albo podczas lekcji geografii. Możemy to jakoś na pewno wykorzystać na lekcji chemii. Więc myślę, że każdy nauczyciel znajdzie coś dla siebie w przyrodzie, tylko może czasami potrzebuje troszeczkę wsparcia albo zachęty, żeby przełamać taką rutynę, która się wkrada w pracę każdego, i nauczyciela, i nie tylko. Więc my chcemy właśnie poprzez ten dzień pustej klasy dać nauczycielom taką, no nie wiem, odtrutkę na rutynę. Tak, żeby zobaczyli, że w przyrodzie można tak naprawdę uczyć wszystkiego. I w tym sensie widzimy w pandemii trochę szansę właśnie na przełamanie takiego przywiązania do ławek, tak, które dokładnie jest takim obowiązującym trendem w polskiej, tak, edukacji w dużej mierze. I być może ta pandemia, mimo wszystkich ryzyk i zagrożeń, które ze sobą niesie, mamy nadzieję, przyniesie jakąś pozytywną zmianę akurat w polskim systemie edukacji i być może właśnie Dzień Pustej Klasy będzie takim impulsem. No właśnie, wracamy do tego kontekstu pandemicznego. Rozmawialiśmy o tym już trochę, jak zadbać o swoje zdrowie fizyczne, swoje i uczniów i uczennic dzięki edukacji terenowej, a no, drugim wątkiem, który być może rzadziej się pojawia w takim dyskursie publicznym, jest wątek zdrowia psychicznego i tego, jak ono zostało nadwątlone w tym okresie lockdownu szczególnie, kiedy dzieci, nauczyciele z dnia na dzień musieli przejść na edukację zdalną, co dla wielu było dużym wyzwaniem. To był też czas olbrzymich wyzwań w rodzinach. Rodzice przechodzili na pracę zdalną i nagle, no właśnie, spędzały dzieci z rodzicami całe dnie i czasami, wiadomo, to jest fajne i brakuje tej bliskości w takiej codziennej bieganinie, ale no tutaj przeszliśmy od braku kontaktu niemalże do takiego kontaktu 24 godziny na dobę, co w wielu sytuacjach okazało się wyzwaniem jednak, takim właśnie psychicznym. Więc wiemy też, że wiele dzieci w ogóle wypadło z systemu, przestały się pojawiać na lekcjach wtedy, kiedy one przeszły w tryb online. Nie wiemy, co się z nimi działo, ale możemy założyć, że nic dobrego, jeśli zupełnie zniknęły z radaru szkoły. No to też przyniosło zapewne teraz jakieś trudności we wrześniu, kiedy dzieci po takim długim okresie rozłąki znów się spotkały, a dla szczególnie młodszych dzieci to jest po prostu niemalże epoka w życiu, takie pół roku niewidzenia się, więc znowu budowanie tych relacji troszkę od nowa
wchodzenie od nowa w tę społeczność, czy przedszkolną, czy szkolną. Więc na różnych poziomach ta pandemia no, tak obciążyła nasze psychiki. I teraz pytanie do Was, gdzie widzicie tutaj rolę dla edukacji terenowej, w jaki sposób ona może wspierać właśnie uczniów, uczennice, ale także tych, którzy zajmują się ich edukacją, no właśnie w tym takim powrocie do normalnego trybu teraz, jak to widzicie? Jeżeli chodzi o tą rolę, to według mnie ta rola zawiera się w ogóle już w samym kontakcie z naturą. No bo to, na czym opiera się bardzo często i oczywiście w pewnej mierze, hortiterapia, na przykład terenoterapia, medycyna leśna, to są często te takie skutki pozytywne dotyczące fizycznego funkcjonowania organizmu, ale także oddziaływania na psychikę. I tutaj nie do końca wiemy, w jaki sposób, natomiast badania pokazują, że osoby, które w ogóle mają tylko widok na zieleń, na przykład na parki, korony drzew, dużo szybciej dochodzą do siebie, jeżeli są to rekonwalescenci na przykład. Dużo lepiej przebiega ich socjalizacja, jeżeli chodzi o więźniów. Więc tutaj te takie korzyści psychiczne na pewno są bardzo pozytywne. Do tego jeszcze ostatnio byłem na wykładzie doktora Kopczyńskiego, który jest psychologiem i który mówił, że on wyprowadzał ludzi, nawet po próbach samobójczych, jakby fascynacją. A o fascynację w naturze, gdzie mamy mnóstwo swobodnych elementów, mnóstwo się zmienia, prawda? Wiele rzeczy nowych się pojawia, to w takim świecie jest, czy w takiej przestrzeni jest dużo łatwiej. Coś chcecie dodać do tego jeszcze? No ja chciałam jeszcze może dołożyć troszkę tego, że właśnie w tym czasie lockdownu, kiedy przeszliśmy na edukację zdalną, to wiem, że bardzo wiele osób, i dzieci, i młodzieży, i dorosłych też, zamknęło się dosłownie w tych swoich czterech ścianach, usiadło przed komputerami i zniknęło w tej rzeczywistości wirtualnej. Myślę, że kontakt z naturą jest doskonałą odtrutką na tą taką popandemiczną jakąś samotność w sieci, że tak powiem. I może być właśnie takie wyjście w naturę, chociażby ze swoją klasą, z dzieciakami, które się zna, może być doskonałym powrotem i jakby no, powrotem do wspólnego bycia. Tak? Myślę, że natura też daje taką przestrzeń do tego, żeby bezpiecznie dzieciaki mogły ze sobą przebywać, żeby bezpiecznie mogły się ze sobą bawić i nawiązać ten trochę nadwątlony czy zerwany kontakt z powrotem. My też właśnie w tej publikacji, którą już Państwu polecaliśmy, rozmawialiśmy o tym, że wyjście poza salę lekcyjną daje też nauczycielom okazję do spojrzenia na swoich uczniów tak zupełnie takim świeżym okiem. To znaczy w klasie te role są często bardzo dookreślone. Wiemy, że mamy prymusów i mamy jedynkowiczów, wiemy, że mamy tych, którzy są popularni i lubiani przez nauczycieli i tych, którzy po których zawsze nauczyciele spodziewają się jakichś problemów. Ten podział jest ustalony, on się ustala dosyć szybko po tym, jak klasa się formuje i tak przez kilka lat on może trwać, aż do zakończenia edukacji na jakimś poziomie. A wyjście w teren czasami pozwala na te dzieciaki spojrzeć właśnie zupełnie inaczej. One trochę też wychodząc z klasy, wychodzą ze swoich ról i wydaje mi się, że to jest też taka duża wartość edukacji terenowej, o której rzadko się mówi. No właśnie, coś jeszcze, macie jakiś komentarz do tego, czy obserwujecie, że właśnie dzieci, które uczycie w klasie, bo często prowadzicie przecież warsztaty właśnie w szkołach po prostu, i te same dzieci wypuszczone na dwór, czy to są te same dzieci, czy jednak zmienia się dynamika grupy i też sposób pracy z taką grupą? Tak, dynamika grupy się bardzo zmienia i zmieniają się... No tak jak powiedziałaś, że dzieciaki wychodzą ze swoich ról. Myślę, że to jest dobre określenie. I bardzo często bardzo zaskakują nauczycieli tym, że nagle ujawnia się w nich jakaś umiejętność, talent, którego w klasie nie miały szansy pokazać. Że na przykład okazuje się, że ktoś, kto w klasie jest roztargniony, nie uważa i ciągle się wierci, to w przyrodzie się uspokaja i okazuje się, że jest świetnym obserwatorem i zauważa rzeczy, których nikt inny nie widzi. Więc natura daje taką możliwość, żeby pokazać więcej tego, co w sobie mamy, niż jesteśmy
jakby niż możemy pokazać w klasie, w takim zamknięciu i w jakimś ograniczeniu. Więc myślę, że to jest tak dla procesu społecznego, który zachodzi między dziećmi w takiej klasie, jest to bardzo ważne i jest to bardzo potrzebne, żebyśmy jak najczęściej dawali im możliwość zrzucenia tych ról, które one mają nałożone właśnie w sali lekcyjnej w szkole. Ja dodam jeszcze, że tutaj powinniśmy pamiętać o tym, że tak naprawdę przebywanie w naturze, praca w naturze dają nam zupełnie inne bodźce, oddziałują na wiele różnych receptorów, wiele różnych zmysłów. W szkole często mamy pobudzane jeden, dwa, może trzy zmysły, już jest całkiem dobrze, prawda, jeżeli przygotujemy kreatywnie w jakiś sposób zajęcia. Natomiast przebywanie w naturze oddziałuje bardzo często na wszystkie, łącznie z tymi, o których często zapominamy, jak propriocepcja na przykład, czy na zmysł przedsionkowy, więc niektóre dzieci potrzebują stymulacji tych zmysłów i dopiero wtedy, no tak mówiąc, bardzo prosto mogą być sobą i mogą pokazać, na co je stać. To jest bardzo ważne, o czym mówisz i też właśnie zawsze to podkreślam, że w naturze, na zewnątrz możemy praktycznie korzystać ze wszystkich zmysłów, czego nam nie daje właśnie przebywanie w pomieszczeniu. Ale jeszcze jedną ważną rzeczą jest to, że liczne badania dowodzą, że nasz mózg uczy się w ruchu. Żebyśmy tak lepiej się uczyli, lepiej rozumieli, musimy się częściej ruszać. I samo wyjście z klasy, niezależnie czy to już będzie w przyrodę, czy nawet po mieście, jak pochodzimy, daje to możliwość, że te dzieci nie siedzą przez 45 minut, ale muszą wstać, muszą się przemieścić. To nie o to chodzi, żeby z każdej lekcji teraz robić lekcję WF-u, prawda, żebyśmy ćwiczyli zaraz. Ale sama zmiana pozycji i przemieszczanie się, to wpływa bardzo pozytywnie na pracę naszego umysłu. Dobrze, to domykając ten wątek, tak możemy podsumować, że zdecydowanie wyjście do świata analogowego po miesiącach uwięzienia de facto w świecie cyfrowym może naprawdę bardzo się przysłużyć całemu procesowi edukacji i nie tylko to jest urozmaicenie, ale przede wszystkim właśnie może poprawić po prostu wyniki dzieci czy młodzieży, z którą pracujemy, więc to jest ważna rzecz na pewno do zapamiętania i mamy nadzieję, że to będzie taka inspiracja. Dużo powiedzieliśmy, no właśnie, o takich fizycznych i psychicznych plusach edukacji terenowej, ale tak naprawdę my promujemy tę formę edukacji, promowaliśmy ją na długo, zanim nastała pandemia i wszystkie związane z nią ograniczenia, ryzyka i wyzwania. Taką naszą pierwotną motywacją do promocji Dnia Pustej Klasy było po prostu tylko aż uwrażliwianie dzieci i młodzieży na naturę, ponieważ jako edukatorzy ekologiczni wiemy, że żaden, nawet najlepiej przeprowadzony warsztat, taki wypełniony wiedzą faktograficzną, nie spełni swojego zadania, jeśli myślę tutaj o warsztatach właśnie takich dotyczących natury, czy właśnie procesów globalnego ocieplenia. Taki warsztat nie spełni swojego zadania, jeśli dzieciaki po prostu nie czują tej natury. To znaczy, jeśli nie są na nią uwrażliwione, jeśli nie widzą w niej tej olbrzymiej wartości, którą można poznać tylko wychodząc. Tak. My to robimy rzeczywiście głównie po to, żeby te dzieci, z którymi mamy do czynienia, poznały naturę, pokochały ją i chciały ją chronić, bo łatwiej, o wiele łatwiej jest chronić coś, co się zna i co się lubi i co się kocha. My chcemy, żeby dzieciaki jak najczęściej były w przyrodzie właśnie z tego powodu i widzimy, że rzeczywiście to działa. To znaczy grupy, z którymi ja miałam okazję pracować przez dłuższy czas w przyrodzie, widać po tych dzieciach, że one z takich osób, które trochę się bały przyrody, trochę jej nie lubiły, bo tu jakiś robak, bo tutaj jakaś pajęczyna, a tutaj to kleszcz. Po kilku dniach przebywania w tej przyrodzie zupełnie się zmieniają. To znaczy przestają się bać, poznają to wszystko, czego wcześniej się bały, więc to siłą rzeczy przestaje być straszne. I wychodzą później z tych zajęć troszeczkę odmienieni. To znaczy potrafią docenić wszystko to, co, albo prawie wszystko to, co w tej przyrodzie jest i rozumieją, że każdy z elementów tej przyrody jest potrzebny. Że to nie jest tak, że ach, ten komar to jest taki okropny, bo mnie ugryzł i w ogóle po co komary?
tylko wiedzą, bo widzą, że tego komara zjadła żaba, albo że tego komara zjadł ptak, który przeleciał nad nimi. Czyli potrafią dostrzec sieć powiązań, którą tak naprawdę jest przyroda. I rozumieją, że każdy element w tej układance jest ważny i każdy zasługuje na to, żeby go chronić, po prostu, żeby go szanować. A nawet najlepiej rozrysowany schemat przyrodniczy w książce nie da rady. Nie ma tej mocy oddziaływania na dzieci, na młodzież i na ich wyobraźnię. Więc tak, to jest kolejny argument. Czy jeszcze macie jakieś dodatkowe zachęty dla nauczycielek i nauczycieli, którzy się obawiają i którzy właśnie może w tym roku, po wysłuchaniu naszej rozmowy czują, że no może to jest ten moment. My w naszej rozmowie, pamiętam tej, którą przeprowadziliśmy do książki, rozmawialiśmy o tym, że właśnie wiele osób, które zajmują się edukacją, obawiają się edukacji terenowej, bo czują, że to by ich skonfrontowało z ich własną niewiedzą na wiele tematów dotyczących przyrody, więc może obalmy ten mit. My jako osoby zajmujące się edukacją ekologiczną też wielu rzeczy nie wiemy i cały czas się uczymy i często uczymy się też od dzieci, z którymi pracujemy. I niewiedza i nieposiadanie właśnie takiej encyklopedycznej, pełnej, kompleksowej wiedzy na temat po prostu całego świata przyrodniczego jest absolutnie normalna, jest wszystkich nas łączy. Nikt nie wie wszystkiego i to nie jest powód, żeby sobie i swoim uczniom i uczennicom odmawiać tej edukacji terenowej. Zgodzicie się? Mm-hmm. Ta wiedza teraz jest właściwie dostępna na wyciągnięcie ręki, prawda? Mm. Wystarczy klikać hasło, tak, w internet i praktycznie każdy ma do niej dostęp. A to, co jest najcenniejsze, to jest doświadczenie, bezpośrednie doświadczenie, tak? Jak czegoś dotknę, jak to poczuję, jak właśnie nawiążę z tym relacje, wtedy zyskam o wiele więcej niż jak tylko bym właśnie, ktoś by mi przekazał po prostu swoją wiedzę. I teraz tak naprawdę edukacja w dużej mierze, też ta współczesna edukacja, trochę my też do tego namawiamy, żeby zmieniać trochę punkt ciężkości właśnie z przekazywania faktograficznej wiedzy, która w dobie właśnie współczesnych technologii i telefonu komórkowego w każdej kieszeni jest dostępna właśnie na jeden klik, więc mniej to już jest tak naprawdę w tej chwili, czy mniej to powinna być rola edukatorów, żeby właśnie przekazywać tę wiedzę, te daty, te wzory, bo to można łatwo znaleźć. Bardziej chodzi o budowanie pewnej postawy zaciekawienia światem i też uczenie mądrego zdobywania wiedzy, to znaczy odróżniania źródeł wiarygodnych od niewiarygodnych, co my szczególnie wiemy jest bardzo ważne, jeśli chodzi o tematy związane z ochroną klimatu, ponieważ w dalszym ciągu niestety w mainstreamowych mediach pojawiają się osoby na wysokich stanowiskach, które mówią, że globalne ocieplenie klimatu jest ściemą, w którą nie wierzą. I jeśli nie nauczymy dzieciaków w odpowiednim momencie weryfikować tego rodzaju komunikatów, no to jest ryzyko, że będziemy mieli kolejne pokolenie denialistów klimatycznych, czego w dobie płonącej planety bardzo byśmy nie chcieli. Tak, a przyroda jakby... No, przyroda nie kłamie. To ucięliśmy w miejscu, w którym Karolina mówiła, że przyroda nie kłamie i na potwierdzenie jej słów musieliśmy się przesiąść, bo słońce tutaj wędruje za naszymi plecami i nasz kamerzysta nie zawsze jest z tego zadowolony. To jest też nasz, dodamy może, pierwszy webinar, więc dla nas wszystkich to jest debiut tej formy edukacji w przyrodzie, bo jest to forma edukacji w przyrodzie. Więc tak, trochę jeszcze właśnie o tej edukacji terenowej. Dzieciaki w terenie uczą się jak mimochodem. Tak, to jest bardzo fajne i bardzo ważne. I myślę, że trzeba to powiedzieć, że rzeczywiście dzieci czasem nawet nie czują, nie wiedzą, że się czegoś uczą, będąc w przyrodzie. Wynika to z tego, że przyroda i przebywanie w niej jakby rozbudza w dzieciakach ciekawość. One mają mnóstwo pytań o różne rzeczy. I jeżeli my potrafimy tę ciekawość zaspokoić, nawet nie od razu, nawet jak czegoś nie wiemy, nie wiemy jak się nazywa ten żuk czy ta roślina, to możemy to sprawdzić i później im to powiedzieć. Przejechał. To rzeczywiście sprawia, że dzieciaki uczą się przez przypadek troszeczkę. To znaczy jest tak dużo takich edukacyjnych, jakby to powiedzieć, momentów czy okazji, w przebywaniu w przyrodzie, że ta wiedza tak jakby trochę sama wchodzi dzieciakom do głów
A dzięki temu, że dzieciaki oprócz tego, że coś widzą, to mogą też tego dotknąć i jakoś pobyć z tym czymś, z tym elementem przyrody, który je zaciekawił, to taka wiedza zostaje w nich na dłużej po prostu. To nie jest taka wyuczona na pamięć wiedza książkowa, tylko coś, co one rzeczywiście przeżyły i dzięki temu taka wiedza zostaje z nimi na dłużej albo nawet na zawsze. Tych momentów aha, jak się je nazywa, jest rzeczywiście mnóstwo, kiedy wyjdzie się w teren. I to jest też ta wartość dodana, taki bonus edukacji terenowej. W szkole jednak lekcje są, no właśnie, mają swój scenariusz, idziemy według skryptu i to oczywiście my wiemy, że to daje poczucie bezpieczeństwa osobie, która przekazuje wiedzę, ale jednocześnie właśnie wpływa na to, że no, dzieciaki czują taką presję podążania za tym scenariuszem, a umysł szczególnie taki elastyczny, giętki, dziecięcy, no, nie pracuje w sposób linearny. Dokładnie. I nie lubi skryptów i woli właśnie takie chłonięcie z różnych źródeł. I jeszcze przy okazji podkreślmy to jeszcze raz mocno. Nie bójmy się tego, że nie wszystko wiemy. Naprawdę. Mhm. I nawet jak nie wszystko wiemy, to się do tego dzieciom przyznajmy i miejmy później pretekst do tego, żeby wspólnie z nimi się tego dowiedzieć. To jest też bardzo rozwojowe, myślę, dla osób, które uczą. To jest takie ćwiczenie właśnie rozwojowe, takie nabywanie nowej kompetencji, tak. Przyznawanie się przed tymi, których uczymy, że my też możemy potrzebujemy czegoś się czegoś jeszcze nauczyć. I to buduje tak naprawdę autorytet też. Tak, jeśli... To też pokazuje dzieciom, że człowiek uczy się przez całe życie, nie tylko będąc w szkole i będąc dzieckiem, ale również będąc dorosłym i że dorośli tak samo jak dzieci potrzebują cały czas się uczyć, a człowiek, żeby się rozwijał, to musi się uczyć przez cały czas. To jest bardzo ważna lekcja. Kamil, ty jeszcze miałeś coś do dodania tutaj. Tak, chciałem nawiązać jeszcze do tego uczenia się mimochodem, bo ucząc się mimochodem, obserwując po prostu, my bardzo dużo informacji o tym świecie zbieramy i kiedyś Antony de Mello powiedział, że kiedy patrzysz na drzewo i widzisz drzewo, nie widzisz drzewa. Kiedy patrzysz na drzewo, a widzisz cud, wtedy dopiero widzisz drzewo. Wtedy widzisz powiązania, widzisz jak funkcjonuje ono samo, jak funkcjonuje razem z innymi organizmami, jak funkcjonuje w całym ekosystemie. I tutaj przychodzi zrozumiałość. I tak nasuwa mi się na myśl, czy nasuwają mi się na myśl badania Arona Antonowskiego, którego zastanowiło to, co sprawia, że ludzie, którzy przeżyli naprawdę ekstremalne sytuacje, dożyli do późnego wieku w dobrym takim stanie ducha i też stanie zdrowia. I dla tych wszystkich ludzi, których znalazł i których badał, znalazł taką wspólną rzecz. Nazwał to poczuciem koherencji. I między innymi składało się na to coś, co nazwał zrozumieniem i coś, co nazwał sensownością. Zrozumienie, tutaj właśnie patrząc na to drzewo, kiedy my obserwujemy, widzimy coraz więcej, to zrozumienie się pojawia. Zaczynamy coraz bardziej rozumieć świat. Jeżeli go rozumiemy, to widzimy sensowność tego świata, sensowność nas też w tym świecie. To moim zdaniem też jest klucz nie tylko do samego stosunku do otaczającej nas przyrody tak lokalnie, ale dalej możemy także przełożyć to na branie odpowiedzialności na przykład za zmiany klimatu. Czyli wychodzenie w przyrodę to jest nie tylko uczenie się o przyrodzie, ale też taki pogłębiony proces rozumienia siebie jako elementu przyrody. Może tak moglibyśmy to podsumować. Zaczynamy widzieć też siebie indywidualnie jako część tej całości. To znaczy przyroda przestaje być tym ładnym widokiem za oknem. Jeśli mamy szczęście, to jest to ładny widok. Tylko zaczynamy my siebie widzieć jako część tego systemu. Myślę, że to jest bardzo ważna taka praca na postawach i to jest też to, o co zabiegamy właśnie, promując edukację terenową, żeby właśnie pracować na postawach. Nie tyle chodzi nam o przekazywanie jakiejś konkretnej wiedzy, co budowanie właśnie wrażliwości i takie budzenie dzieci na piękno świata i na rozumienie własnej roli w tym świecie. Może podsumowując, przypomnimy, że Dzień Pustej Klasy w tym roku obchodzimy 25 września, to będzie piątek i my nie tylko zachęcamy tutaj z tej pięknej parkowej łąki do tego, żeby Państwo tego dnia zabrali dzieciaki w świat,
nawet jeśli to jest jakiś bliski świat, gdzieś za rogiem, jakiś mały skwerek, park, łąka, ale też zachęcamy do tego, żebyście poszukali inspiracji do działań w materiałach, które przygotowujemy dla Was i tych materiałów jest sporo. Mamy dla Was specjalny pakiet informacyjny, który będzie umieszczony na stronie Empty Classroom Day. To jest taka oficjalna strona. Ona mimo angielskiej nazwy jest po polsku i tam wszystkie materiały my publikujemy po polsku. Będzie pakiet informacyjny, będzie taki filmik też pokazujący trochę nasze działania w terenie. Takie migawki z naszych warsztatów, żebyście zobaczyli, że nie tylko się przechwalamy, że wychodzimy, ale naprawdę wychodzimy w teren. Będziemy mieć też bardzo dużo inspiracji do konkretnych działań takich warsztatowych, do różnych eksperymentów. Zbierzemy to w pakiet edukacyjny. To będzie kilkadziesiąt stron pomysłów na to, co robić z dziećmi, kiedy już te dzieci są na zewnątrz. I to bez względu na to, jakiego przedmiotu Państwo uczą, to na pewno i bez względu na to, jaką grupę wiekową uczycie, znajdziecie tam coś dla siebie. Tak przygotowaliśmy ten pakiet, żeby jak najszerzej odpowiadał na Wasze potrzeby. Tak, myślę, że to chyba tyle. Bardzo dziękujemy. Będziecie Państwo mieli możliwość zadawania nam pytań jeszcze za chwilkę. Więc jeśli pojawiły się jakieś wątpliwości, jeśli coś jest niejasne, bo być może my praktykując tę edukację terenową powiedzieliśmy coś, co dla Państwa jeszcze nie do końca jest jasne, a my już trochę mówimy może takim naszym wewnętrznym ekoszyfrem, to bardzo prosimy, śmiało proszę nas dopytywać, jesteśmy dla Was i postaramy się odpowiedzieć najlepiej jak potrafimy i idźcie w świat, idźcie w naturę. Do zobaczenia w przyrodzie. Do zobaczenia.